Witajcie osadnicy w trzecim odcinku Medieval Dynasty. Ja jestem oczywiście Sharpie i zapraszam was na kolejną część tutaj tych survivalowo-średniowiecznych przygód. Cóż, ostatnimi czasy miałem po prostu przetrwać sobie sezon w ostatnim odcinku, rzecz jasna. I przetrwałem ten sezon do końca. Otworzył się kolejny rozdział w mojej rozgrywce, także dzisiaj sobie kontynuujemy rozdział ten taki przeprowadzający nas na początku, przynajmniej na początku tej rozgrywki. Być może też ruszymy sobie jakiś wątek fabularny, zobaczymy jak to wszystko się oczywiście rozłoży. Także ja już sobie odpalam tutaj hudy. Rozdział trzeci głosi, że mam wykonać jakieś zadania dla sąsiadów. Wykonałem już jedno z trzech. I jeden udany flirt. Z tym udanym flirtem to troszeczkę podejrzewam się pobawię tutaj. Dlaczego? Dlatego, że żeby kobieta tam z tych takich skupisk ludzi, którzy siedzą we wioskach przy ognisku, ponieważ właśnie przy ognisku we wioskach są ludzie, którzy ewentualnie będą zainteresowani jakąś głębszą interakcją ze mną, ewentualnie w przyszłości dołączeniem do mojej osady, no to nie jest takie proste, trzeba troszeczkę ich przekonać, troszeczkę trzeba jakby zbudować też sobie reputację dynastii, mieć dobre imię, mieć dobre nazwisko, być takim jakby, wiecie, taką nadzieją, że dobry ród tutaj w okolicy być może powstanie, dobra dynastia powstanie, po prostu być szanowanym, trzeba być szanowanym, a żeby być szanowanym, no to właśnie zadania między innymi dla sąsiadów należałoby wykonywać, nie kraść, nie robić nic złego, aby po prostu ludzie wiedzieli, że no, Racimir to taki w porządku jest. No. Dobra, nie ma co tutaj, słuchajcie, więcej marudzić. Ja tutaj widzę, że obciążenie mam troszeczkę takie słuszne. Mam drewno połowę, mam dużo patyków przy sobie i dużo słomy. Z tego co kojarzę, nie jestem w stanie już na ten moment tutaj tej słomy przechować. Ponieważ mam jakby pełną skrzynię. Tak mi się wydaje, tak kojarzę, tak coś pamiętam. A nie, jednak udało się, a nie, za mało miejsca w miejscu docelowym. Czyli jednak mam tego tutaj za mało, ale to nie szkodzi, ponieważ przedmioty upuszczone, możemy również sobie tutaj, że tak powiem, zostawić i one nie znikną, nic się z nimi nie stanie. Jak widzicie, mam tutaj średni wiklinowy kosz i mam tutaj wiadro. Skąd to tutaj mam, ponieważ kończąc ten poprzedni rozdział, mając przetrwać sezon, co zrobiłem sobie poza odcinkiem, w sensie dokończyłem ten rozdział poza odcinkiem, znalazłem obóz. I to taki jeszcze, który jest nie do końca przeze mnie rozszabrowany, więc było tam i wiadro, i średni wiklinowy kosz. Ja to sobie na razie zostawię, to się może przydać. To są rzeczy, które mogą się przydać. Jakoś specjalnie wartościowe nie są, ale wiecie. No. Tutaj widzicie, to mam też 16 piór. No, nie mogłem tego upuścić do skrzyni, więc na razie rozrzucam to sobie tutaj na ziemi. Chyba podobnie będę musiał zrobić ze słomą. Słomę sobie upuścimy tu. Ewentualnie, wiecie co, słomę sobie upuszczę na zewnątrz. Nie będę, wiecie, jakiegoś stogu sobie na kwaterze robił, nie? Bez sensu by to było. Jakby to wyglądało? No proszę was. Także dobra, upuścimy sobie tą słomę. Zrobimy sobie oczywiście max. No i już powinno być... Tak, z udźwigiem już jest dużo lepiej. Czy ja to jestem w stanie... A nie, dobra, kurczę. Ona się sturlała. Czekajcie, gdzieś to bardziej na równym położę. O, może tutaj, będę to przy okazji widział. Nie gdzieś tam z boku. Jak to się gdzieś tam poturla, to ja w ogóle tego nie zauważę. Także tak, okej. Dobra. I patyki również w sumie nie są mi teraz potrzebne. No zależy, co będę musiał zrobić, jakie zadanie. No ale do wioski też nie mam daleko, także wiecie. Wiecie jak to jest. No jeszcze się trochę turla ta słoma. Kurczę, aby się tylko nie sturlała do... Dobra, zatrzymała się. Okej, niech to sobie tutaj leży. Kłód sobie też już tutaj 3 sztuki nazbierałem. Znaczy więcej prawdopodobnie. Tak, więcej. 4, tu jest 5 na tym stosiku, tutaj 2. No to 11 kłód łącznie mamy. Zadanie dla sąsiadów. I historia Uniegosta, porozmawiaj z Uniegost. No z tymi fabularnymi tematami to ja na razie się tutaj wstrzymam. Przynajmniej w tej fazie odcinka, w tej fazie rozgrywki tutaj, no idąc rozdziałami,
jakby ten progres jest ciekawszy, jest większy, szybciej się przede wszystkim zdobywa ten progres i ten najistotniejszy, czyli progres pod przetrwanie, pod rozbudowę, dlatego ja się bardziej skupię tutaj na tym. Nie ukrywam, że w historiach fabularnych troszeczkę mnie tutaj irytuje brak voice actingu. No, w pewnym momencie zaczyna być wręcz irytujący i męczący. Wiecie co, żebyście widzieli zadania, jakie ja tutaj mam u siebie na przyborniku, ja zrobię taki myk, po prostu, o, może kamerkę przestawimy bardziej tutaj, w to miejsce, żebyście widzieli i moje chudy wszystkie i chyba, że tutaj może, tutaj też właściwie mogłoby być, też nie byłoby to źle. Dobra, zostawimy z tej strony, aby była po tej samej stronie kamerka. A wy widzicie przynajmniej listę moich zadań. Przynajmniej te, które są na samej górze. W międzyczasie gra nie doczekała się żadnej aktualizacji, aczkolwiek tutaj cały czas twórcy dają o sobie znać. Nie śpią, robią coś dalej działają. Jakieś zapowiedzi tam bodajże były. Spodziewałem się, że może jakiś Halloweenowy będzie tutaj, bo ja to nagrywam dla was 29 października, może jakiś Halloweenowy będzie event, czy jakieś wydarzenie, jakieś mini wydarzenie w grze, no ale chyba nic takiego nie ma, także wiecie jak jest. Dobrze, i tutaj teraz tak, wykrzyknik najbardziej żółty na kompasie z tym słoneczkiem, to jest zadanie fabularne, natomiast zadania poboczne jakieś, czasami potrzebne do rozdziałów, to są te takie bardziej wyblakłe wykrzykniki. Tam widzę, jakaś paniusia poszła sobie na zewnątrz. Ja pozwolę sobie do niej podejść. Być może ona jakieś ciekawe, niezbyt ciężkie na początek przynajmniej zadanie mi da. Nie, to nie jest paniusia jest tutaj. Paniusia nie ma dla mnie żadnego zadania. Zajmuje się chyba usuwaniem chwastów właśnie. No jestem ciekaw tego aspektu rolniczego w tej grze, jak to będzie wyglądać. Czy będzie tak rzeczywiście, wiecie, ciężko, jak to w końcu symulator średniowiecza poniekąd, nie? Dobrze, Alvin. Alvin ma dla mnie zadanie. Witaj, moje imię to Racimir. Cóż mogę dla ciebie zrobić? Nazywam się Alvin, nie poznaję cię, jesteś tutaj nowy. Przybyłem tu z południa, szukam dla siebie nowego miejsca, w którym mógłbym rozpocząć nowe życie. Nie, ale jeszcze się nie spotkaliśmy. Dobra, konkretnie szukamy nowego miejsca. Cóż, powodzenia, kontynuuj. Aha. No cóż, jeśli o mnie chodzi, to jestem rolnikiem, zajmuję się uprawą ról i w rzeczywistości wykonuję tę samą pracę każdego dnia, rok w rok. No tak monotonnie brzmi, ale to jakby chłop nie był zadowolony. No cóż, nie nudzi cię to czasem? Na twoim miejscu umarłbym z monotonii. Mam wrażenie, że ten dialog już u innego NPC-a miał miejsce, tylko nie pamiętam, czy to było między odcinkiem, czy w trakcie. Oczywiście, że mnie to nudzi, jak długo możesz robić w życiu w kółko to samo. Jednak rodzina potrzebuje mojej pomocy, a ja robię co w mojej mocy, by ich wspierać. No cóż, no nie chciałem obrazić oczywiście. Z góry zarzucając, że jest nudnym człowiekiem, bo robi w kółko jedno i to samo. Słabe. Nic się nie stało, ostatnio jestem trochę nerwowy, pewna kwestia nie pozwala mi się skupić na pracy. W czym problem, Alvin? Może mógłbym jakoś pomóc? Może to zabrzmi błaho, ale mam dosyć konfliktu mojej matki z Jarogniewą. Jej syn Dalebor nie chce zostawić w spokoju mojej młodszej siostry Olgi. Rozumiem, że to dla niego tylko gra, przecież w jego wieku też bawiłem się z Dobromirą, jego starszą siostrą. Udawałem rycerza wyposażonego w kijek zamiast miecza, ale ten szczegół nie powstrzymał mnie od bronienia jej honoru. Jak każdy rycerz, to urocze na swój sposób. W każdym razie zejdźmy na ziemię. Myślę, że on potrzebuje jakiegoś zajęcia, dzięki któremu będzie trzymać z dala od mojej siostry. Żebyś w końcu mógł pracować spokojną głową, co? Byłoby miło. Zobaczę, co da się zrobić. Czy ja znam to zadanie? Znam to zadanie. Znam to zadanie. Mamy zrobić kijek dla dzieciaka, aby pobawił się w rycerza, zamiast bawić się z dziewczynkami. No cóż, nie mogę zapomnieć o otrzymaniu dobrej reputacji. To jest coś, co mogę przekazać przyszłym pokoleniom. Jeśli je będę miał, może spróbuję porozmawiać z niektórymi damami. Nie zaszkodzi trochę się rozejrzeć. Ważne jest również, aby podnosić swoje umiejętności i rozwijać nowe talenty. Wykonaj jakieś zadania dla sąsiadów. Ok. Wydaj punkt umiejętności w dowolnym drzewku umiejętności. To się udało. 50 razy reputacja dynastii, najwyższy etap rozwoju, mała farma, limit budynków 10. No, tu już jest ciekawiej. I teraz tak, historia Alvina. Dostarcz do Dalebor patyk.
No dobrze. I dostanę pod płomyk w nagrodę. Okej. Alvin ma problem z małym Daleborem, synem jego sąsiadu. Byłoby dobrze, gdyby ten dzieciak znalazł sobie coś ciekawego do roboty i przestał dręczyć Olgę. Alvin wspomniał, że w jego wieku udawał, że jest rycerzem, obrońcą dam w opałach, władającym mieczem z patyka. Może to dobra droga do rozwiązania tej kłopotliwej sytuacji. No okej, dobrze. Śledźmy to zadanie w tym momencie. Chociaż nie jest to jakoś potrzebne. Mam dać patyk Daleborowi. Ja ten quest pamiętam. Ja ten quest już pamiętam, to już było. Stokrotka. Mniszek lekarski. Czekajcie, ziółka ziółkami. O, tutaj coś rośnie takiego, proszę bardzo. Nawet kilka nazbieram chyba patyczków, nawet dwa, proszę bardzo. Okej, okay, Dalebor, gdzie ty jesteś, panie Dalebor? Panie, chłopczyku. No, nie wiem, czy bym był zachwycony, gdyby mi jakiś gościu dał patyk i powiedział, udawaj, że to miecz. Tak powiem, tak mówiąc szczerze. No ale cóż, dobra. Zadanie śledzące to jest teraz to właśnie, to najbardziej podświetlone z promyczkiem, to jest zadanie, które aktualnie śledzimy. Roderick, Olga, Wielebor, Dalebor chyba siedzi tam. Tu się dzieciaki bawią grzechotkami. Tętni życiem wioska, trzeba to przyznać. Naprawdę jest to... Proszę. O. Nawet, patrzcie, nawet Olga ma mieczyk lepszy niż Dalebor będzie miał. No. Okej, okay, pogadajmy z chłopem. Witaj, jesteś Dalebor, jak nie mam. Witaj, tak. Wyglądasz na bardzo silnego, jak na swój wiek. Czy kiedykolwiek myślałeś o zostaniu rycerzem? Tak. Nie, ale dużo o nich wiem. A nie, czekaj, to moje marzenie. Czy jesteś rycerzem? Nie, ale dużo o nich wiem. Czy słyszałeś, że w wieku wielu z nich, już w twoim wieku, zaczyna treningi od walki drewnianym mieczem? To moje marzenie. Aha, czekajcie, to jest kwestia dialogowa. Masakra. Gdzie mógłbym dostać taki miecz, nie rycerzu? Tak się składa, że mam jeden za sobą i mogę ci go dać, ponieważ widzę, że jesteś tego godzien. Chłop dorabia kontekst po prostu. Jestem zaszczycony. Może wyglądać niepozornie, ale z pewnością jest doskonałą bronią treningową dla początkującego rycerza takiego jak ty. Daj patyk. Ta Olga, ta co jeszcze sro w pampersa, w pilucha, to ona... Ona ma drewniany mieczyk, a dalej... Nie, no, śmieszna sytuacja, okej. Okay. Wygląda trochę jak zwykły kij, aby zaskoczyć twoich przeciwników. A czy wiesz, co jeszcze robią rycerze oprócz walki? Jeżdżą konno? To również, ale przede wszystkim chronią panie i dzieci przed niebezpieczeństwem. I dbają o to, aby nie stała się im krzywda. No, ta dziewczynka to chyba już wie, że... Nie... Trzeba się chronić przed niebezpieczeństwem. To dziecko samo dba o swoje bezpieczeństwo. Naprawdę brzmi jak dużo pracy. No tak, najlepiej być rycerzem i pić tylko winko, co nie? Tak, to najważniejsza zasada rycerskości. Być pracowitym. Pamiętajcie. W porządku, dziękuję ci za miecz, o nie rycerzu. Od teraz będę bronił tych, którzy są w potrzebie. Nie ma za co, paniczu. Paniczu, nie ma za co. No dobrze. Ale okej, okay, reputacja dynastii plus 20. Słuchajcie, właściwie za takie zadanie, które było niczym. Tak naprawdę to całkiem spoko. Szkoda, że nie zaliczyło mi tego zadania do rozdziału. No szkoda. No nic, dobra. Poszukajmy jeszcze jakiegoś zadanka w takim razie. Jeszcze coś na zewnątrz mamy. Nie wiem, może za proste to było czy coś. Ale tutaj mamy przy oborze z bydłem jakiegoś niegomościa. Sobiemir. Be welcome, stranger. Bądź pozdrowiony, no tak. Czy mogę w czymś pomóc? Od razu lecimy od razu, słuchajcie, z tematem. Zgubiłem wiadro, którego potrzebuję do dojenia. Mógłbyś mi przynieść inne? No proszę bardzo, i wiadro, które znalazłem. Tak, no dobra. No dobra, włócznie gotowe, najedzony, pragnienie ugaszone. Lecimy w takim razie na polowanie. Pozwoliłem sobie tutaj przejść na drugą stronę rzeki. Pójdziemy sobie tutaj w stronę Borowa. Tutaj widzę, jest na północ. Właściwie jest całkiem gęsty las. Być może jakiegoś dzika tam spotkamy. Na wilka nawet, słuchajcie, nie będę liczył. Z wilkiem tutaj szans nie mam żadnych. No, aczkolwiek do końca pory roku mam czas. A to jest początek jesieni, czyli myślę, że właściwie to mógłbym na spokojnie sobie rozłożyć to polowanko. No ale właściwie też chyba nie ma sensu. Proszę bardzo, tutaj też jakiś porzucony mały obóz tym razem.
Mikstura zdrowia? Czemu by nie? Czemu by nie? Weźmiemy sobie. Drewno opałowe jest. To już chyba troszeczkę dawniej porzucone obozowisko, także no tutaj nic na ten moment nie ma. Nic nie mogę tutaj zrobić zbytnio. No nic. Zobaczmy. Są lisy. Okej, lisy są. Dzików nie ma. Też widzę, że odkryto miejsce występowania borsuk. W porządku. Ale dzika chyba widzę już tam w oddali. Nie, to są żubry. No nie wiem, czy na żubra bym się odważył. Żubr, podejrzewam, rozsierdzony też w pełnej agresji mógłby być niebezpieczną zwierzyną. Dobra, zapuścimy się bardziej na tą północ. Myślę, że jeżeli ewentualnie nocka nas zastanie, to nazbieram chrustu i po prostu rozbiję jakieś prymitywne ognisko, gdzie sobie przenocuję. Raczej mi się nic nie powinno stać. No, ewentualnie będziemy się bronić. No ale cóż, jeżeli chodzi o dziki, no to zazwyczaj jest temat taki, że słuchajcie, kiedy trzeba, to ich nie ma. No jak ja to mam zawsze takie szczęście w grach. No jest, teraz jeszcze odkryłem sobie występowanie jelenia. Zawsze też mogę zerknąć na mapę i zobaczyć, czy już gdzieś jakiegoś miejsca występowania dzika wcześniej nie odkryłem. Chyba tak zrobię. Wykorzystujmy te funkcje. Tylko teraz tak, trzeba sobie ustawić filtry. Filtry główne, ludzie, zadania, wszystkie budynki, domy, wydobycie, łowiectwo, rolnictwo, hodowla zwierząt, produkcja, usługi, magazyny. Bardzo dużo mamy tutaj tych filtrów. O, dzikie zwierzęta, okej. I teraz tak. Chciałbym, a nie, nie mogę wyfiltrować tylko jednego. Zwierzyna. Mogę sobie znacznik ustawić. Tak, tutaj mamy żubra. Tu mamy jelenie. No tutaj dzika nie odkryłem w tym miejscu nigdzie. Tutaj jest dzik. Troszeczkę tak przygostowi jakby. No musiałbym się wrócić trochę na południe. Ewentualnie, wiecie co, wyjdę na tą drogę tutaj. Może gdzieś w tych miejscach jeszcze się pokażę. Nie mam tutaj odkrytego nic, więc... Wiecie. Idźmy w takim razie na zachód. Nie mam tutaj odkrytego terenu. Właściwie nie byłem tutaj. A nowe miejsca występowania tutaj, jak widzę, wskakują na bieżąco, więc... A nuż widelec dzika się uda znaleźć. Nie chcę marnować włóczni teraz na każdą inną zwierzynę, którą mam po drodze. No bo jednak dobrze byłoby upolować tego dzika. W pierwszej kolejności. No chyba, że rzeczywiście wilk by mi się tutaj objawił, nie? Dobra, ale jest jeleń. Jest jeleń. Nawet go widzę. Ale to nie jelonka szukamy. No tak, no. Popisy łowieckie, no to tam wiecie, nie na jeleniach, tylko na dzikach jak już, nie? Oj, minąłem drogę. Minąłem drogę i to tak znacznie. Dokładnie. Wrócimy się w takim razie kawałek. I na południe, w stronę Borowa ruszymy. Orientacja w terenie, poziom master po prostu, naprawdę. Ruszymy w stronę Borowa. Chociaż tutaj na otwartej przestrzeni już raczej nie wierzę, że spotkam dzika. Dobra, miniemy Borowo. Przy okazji, no, zobaczymy. Odkryjemy sobie nową mieścinkę, bo chyba w Borowie jeszcze nie byłem. Jeszcze nie byłem. W te rejony zapuszczać się właściwie będziemy dopiero podczas robienia zadań tych fabularnych. Tutaj mamy teraz rywala. Zadanie rywala na to polowanie, no ale historię postaci, czy u niego, czy Alvin, no to właśnie jest większe pole do eksploracji. Widzę, że tutaj jest wóz szybkiej podróży, no nie wiem, czy nie wiem, czy powiem wam, czy nie byłoby to zbyt drogie na ten moment. A z ciekawości zobaczę, ile by kosztował przejazd do Gostowi. 80 monet. Nie, powiem wam, że naprawdę
Szkoda mi tej gotówki na początku, przynajmniej. Kiedy tylko będę miał okazję i możliwość i odpowiednio też odkryte umiejętności, technologie, no to będę raczej starał się inwestować w schematy inżynierskie niezbędne do rozwoju i postaci, i do rozwoju też osady. Potrzebne do prosperowania dynastii. Dobra, no nic. No dobra, wracamy na drugą stronę w takim razie. No myślałem, że a nuż się uda i gdzieś tutaj występowanie, miejsce występowania dzika odkryje. No ale cóż, no wiecie, łowiectwo, tropienie to nie jest coś, co wychodzimy i hop siup i już, nie? I gotowe. Czasami trzeba troszeczkę się nalatać, naszukać. Być może się znajdzie. No, z biegiem, z czasem, dzięki eksploracji oczywiście będzie to prostsze. Bardzo fajnie, że dodali te miejsca występowania. Kiedy poprzednio grałem, jeszcze streamując na YouTubach, to no, gra nie miała tylu ciekawostek dodanych, tylu funkcji i możliwości. Także tutaj ten rozwój w stronę delikatnego ułatwienia, ale też bez przesady, żeby nie psuć zbytnio realizmu, też jest ok. No ściemnia się powoli. Ja liczę na to, że tutaj, że raczej uda mi się dotrzeć w miarę szybko na to łowisko dzikie. Właściwie to w tamtą stronę bardziej. A gdyby tak tutaj ustawić znacznik. Dobrze, znacznik. Ok, 150 metrów stąd. Czyli całkiem niedaleko. No i trzeba będzie się rozglądać. Myślę, że o tej porze tej zwierzyny może być nawet troszkę więcej, ponieważ one gdzieś tutaj będą wychodzić do wodopojów. Do jakichś miejsc na wypas, także... No zobaczymy. 70 metrów. No i teraz wystarczy się w sumie tylko rozglądać, no. Najlepiej to, jeśli chodzi o dzika, to na początku najlepiej jak z największej odległości do niego rzucić włócznią, no i trafić, wiadomo. Ponieważ on wtedy ma dłuższą drogę, wiadomo, do pokonania, żeby do nas dobiec i w tym czasie możemy zadać kolejny cios. Jest dzik, dobra. To pierwszy będzie już za chwileczkę, prawdopodobnie. Szybki zapis. Nie będziemy bawić się, słuchajcie, w hardcore imersję i survival. Czekajcie, bo ja tu jeszcze jednego słyszę. Żebym teraz się, wiecie, nie porwał na jednego dzika, a drugi mnie wykończy w tym czasie, nie? Który gdzieś tutaj sobie... Tu jest, dobra. Dobra, i teraz tego trzeba będzie gonić. Dobra, jednego mamy. Bierzemy włócznie. No powiem wam, będzie ciężko. Dobra. Okej, no 10% więcej zdrowia. Zdało egzamin. Cholera, nie trafiłem. Zabieramy włócznie. No, wyzwanie jest delikatne. Jest, udało się. Świetnie. Dwa upolowane. Dobra, porozmawiać trzeba z Edwinem, ale wiecie co? Ja bym go sobie oskurował mimo wszystko. Nie wiem, jak u mnie z ciężarem będzie, ale wiecie, o co chodzi. Jednak trochę mięsa, trochę skóry, czy tam futra. Nie no, futra. Skóry. Oczywiście, że skóry się przyda. I teraz jeszcze ten drugi. Ja troszeczkę odbiegłem. Ale myślę, że go znajdę. Myślę, że go znajdę. On gdzieś był chyba tutaj. Coś tak mi się kojarzy. Bo ja tak pobiegłem trochę na oślep, powiem szczerze. Za tym drugim. No nie, nie znajdę go teraz tutaj. Nie znajdę. Nie zwróciłem zbytnio uwagi, gdzie on leży. Ale chyba... O, udało się. Proszę bardzo. No więcej... Powiem wam tak. Więcej szczęścia niż rozumu. Naprawdę. Dobra, skurujemy gościa. O, nie tak źle z tym polowaniem poszło. Nie tak źle z tym polowaniem poszło. Zdarza się, że...
Zdarzało się, że było dużo trudniej. Okej, dobra, wracamy szybko do wioski. Czyli wychodzi na to, że kiedy wyświetla nam się miejsce występowania jakiejś zwierzyny, no to w tym pobliżu tego znacznika pojawiają się dwie sztuki tej zwierzyny. Bo tutaj za każdym razem to widzę w przypadku jastrzębi, teraz w przypadku dzika, wcześniej w przypadku lisa. Były dwa osobniki po prostu. No i podejrzewam, że po jakimś czasie nawet od spłoszenia czy od zabicia pojawi się drugi. Znaczy, pojawią się ponownie. Także no, jest to całkiem... Można się tym sugerować. Jest to całkiem fajnie zrobione, ponieważ nie psuje to immersji mapy, że tak powiem. To znaczy, nie jest to jakiś chamski znacznik, jak to bywa czasami w przypadku gier typu Assassin's Creed, gdzie pierdyliard znaczników na mapie po prostu no, zaburza imersję i klimat jak tylko się da. Lulek. O, lulki palo. Proszę bardzo. Dobra, lulki sobie pozbieram. Lulki, z tego co kojarzę, są dosyć... Kamienie też sobie wezmę, w razie czego, jakieś ognisko czy coś. Lulki, z tego co kojarzę, to są dosyć tak wartościowe, więc one się teraz zaczynają pojawiać wczesną jesienią. Może być ciekawie. Może być ciekawie, słuchajcie. Tu jeszcze mamy dziurawce. Pozbieramy sobie. No, do chałupy mam niedaleko, także wiecie, no nie będę tutaj, nie będę się tutaj jakoś specjalnie spieszył, chociaż nocka zapada. A nawet wręcz powiem wam, że udam się teraz do Edwina. No a w sumie to pójdę od razu do Edwina, bo będziemy mieli zawsze to zadanie jedno z głowy. I zostanie właściwie, jeżeli to zaliczy, teraz zostanie mi tylko jedno zadanie do wykonania, także nie powinno być problemu. Myślę, że nawet to zadanie tego Alwina na spokojnie by mi zaliczyło ten rozdział trzeci, tylko po prostu musiałbym cały ten quest chain, cały ten łańcuch tych zadań powiązanych z Alwinem wykonać. No nic, dobrze. Widzimy się w takim razie w Ghostowi u Edwina. Czy w dobrym obyczaju jest budzić ludzi po nocy, kiedy śpią, no ale no cóż, cóż mi zależy, Edwin, no chyba, że nie będzie chciał ze mną teraz rozmawiać, no ale dobra, obudźmy go. Zadanie nie cierpiało zwłoki, chciał się ze mną ścigać, kto jest lepszym łowcą, także tak, ja to zrobiłem, no dokładnie, Edwin, tak, dobrze, Edwin, widzę, że zerwał się wręcz z wyrka, dobra, wygrałeś, jesteś lepszy ode mnie, może jakaś nagroda dla mistrza, o, to brzmi dobrze. Nie przeginaj. Dobra, masz to dla ciebie. Dziękuję ci. Cóż dostałem? 36 monet. Mam już prawie 2000 monet. Więc nie tak mało wcale. No ale dobra, wykonaj zadanie dla sąsiadów. Drugie z trzech jest gotowe. Dlaczegoż by nie wykonać jeszcze jakiegoś? Nie wiem, czy zadania tutaj... Właściwie nie. To są osoby Mildreda, Alice i Jaromira, które ewentualnie będę mógł sobie tutaj przygarnąć do swojej nowo powstającej osady. No aczkolwiek powiem wam, że no tutaj raczej one zadań dla mnie nie mają, więc to tutaj się nie liczy. To są jakby, wiecie, podróżniczki, które przycupnęły sobie, zresztą nawet nie mają dachu nad głową, przycupnęły sobie przy ognisku i chcą przeczekać troszeczkę. No cóż, jest środek nocy, więc tak trafiłem fortunnie, niefortunnie, no bo tutaj wiecie, zadanie wykonać chciałem jak najszybciej. Upolować w sumie przed upływem nocy jeszcze zwierzynę. No ale z drugiej strony co, tak łazić, budzić ludzi i prosić ich o zadania. No to tak nie wypada, musiałbym przeczekać do rana przynajmniej. No ale dobra, może ktoś jeszcze będzie chciał ze mną rozmawiać. Chociaż widzę, że tak raczej słabo z tym jest, ponieważ no jedyne zadanie, które jest na kompasie, no to zadanie tam z historią Uniegosta, do którego póki co nie chcę tutaj
Nie chcę tutaj iść, ale mamy też zagubione wiadro, to sobie Mira, zapomniałem prawie o tym, a wiadro mam przy sobie, zabrałem je sobie z domu, także okej, świetnie, faktycznie, wiaderko, no czyli pobrane zadania oddać możemy w nocy, ale nowych chyba nie dostaniemy po prostu, ponieważ ludzie sobie śpią i dajcie im święty spokój. W tej chałupie na to wygląda, że mieszka sobie Mir, tak jest, dokładnie. Wiadro jest odpowiednie, dziękuję ci, żaden problem. No i świetnie. Trzy zadania z trzech są wykonane, więc czas na udany flirt. No zobaczymy, czy reputacja dynastii jest na tyle wysoka, że uda się tutaj zbajerować którąś z pań przy ognisku. A właściwie to wiecie, księżyc w połowie, ani nie w pełni, tak w połowie. Piękna, klimatyczna, mimo że jesienna, to nadal dość ciepła noc. Także być może przy tym ognisku tutaj coś dzisiaj się wydarzy. Mildreda, pokaż ty mi się. Wiecie, ja tutaj prawdopodobnie na jakąś ksą będę patrzył przez większość rozgrywki, więc głupio byłoby brać jakiegoś mniej urodziwe, mniej nadobne dziewczę. Także ta wygląda staro tutaj, Jaromira. Ale wiecie co, pogadamy z każdą, może to też jakąś reputację nam podniesie. Od jakiegoś czasu wędruję po tej dolinie, wciąż szukam miejsca, gdzie mogłabym osiąść na stałe. Co mogę dla ciebie zrobić? Tworzę nową osadę, szukam dobrych ludzi, którzy zechcą do mnie dołączyć. Omijajcie tą opcję jak możecie, dopóki nie macie przynajmniej drugiego domu zbudowanego dla tej osoby, ponieważ ona na początku z wami mieszkać nie będzie. Nie macie dla niej pracy jakiejś, czyli jakiejś chaty myśliwego, chaty zielarza czy coś w tym stylu, ani nie macie magazynu żywności z żarciem, z żywnością po prostu, ponieważ ci mieszkańcy z magazynu żywności sobie żywność pobierają, ewentualnie do ich domów, do skrzyń możecie im to jedzenie wrzucać. Ale lepiej jest mieć magazyn, oni wtedy sami sobie o to dbają i chyba jeżeli mają odpowiednią pracę, czyli na przykład zatrudnicie sobie z tych mieszkańców łowcę, no to on będzie faktycznie to mięso zdobywał i właściwie wioska zaczyna być wtedy samowystarczalna, no ale to naprawdę z czasem. Zresztą prawdopodobnie ona by się nie zgodziła w tym momencie dołączyć, ale na romans może się skusi. Aczkolwiek wiecie co? Może by najpierw uciąć z nią pogawędkę. Co ci chodzi po głowie? Ona ma 20 lat, czyli nie, całkiem nie wyglądowała jakoś tak staro. Do tej pory sprzyjał mi los. Chciałabym, żeby tak zostało. Nasza dolina jest bardzo żyzna i bogata w zwierzynę, to fakt. Jeśli dodatkowo poprzesz to solidną pracą, niczego ci tu nie będzie nigdy brakować. No takie delikatne hinty, jeśli chodzi o rozgrywkę. Chociaż ona mówi nasza dolina, ale tak naprawdę ona nie ma miejsca tutaj, żadnego punktu zaczepienia na stałe, także... No okej. Jak mija dzień? Lato to półmetek naszej pracy. Pomyśl, ile zdążyliśmy do tej pory już zrobić. Następnie wyobraź sobie, że jeszcze raz tyle wysiłku przed nami. Bierz się do pracy. No tak, tak, tak. Tutaj wszyscy są pracowici i wręcz promują pracę. Opowiedz coś o swoich umiejętnościach. Może się to przydać na przyszłość, ponieważ warto potem zatrudniać do poszczególnych prac w osadzie ludzi z odpowiednimi umiejętnościami. Ubrudzone ręce czy przepocone plecy nie zrażają mnie do pracy. Rolnictwo to w końcu skomplikowana i wymagająca praca, ale za to dająca na koniec wielką satysfakcję. Czyli kobita może bez problemu orać w polu, bawić się motyką. Podejrzewam, że z sierpem też sobie poradzi i potem z cepem ewentualnie. Czy coś sprawia ci trudność? Przemierzanie lasów i brzegów rzek w poszukiwaniu zasobów jest frustrujące, nie należy do najbardziej cierpliwych osób. Czyli rozumiem, że też na przykład na polowanie ona zbytnio chętna by nie była, nie? Żeby szukać zwierzyny łownej w odpowiednich miejscach, to też nie dla niej. No dobrze, to w takim razie powrót i spróbujmy opcji romans. Wydajesz się bardzo interesująca, mogę cię o coś zapytać? No, proszę bardzo. Praca często potrafi zaleźć nam za skórę. Co robisz w wolnym czasie, żeby odreagować? O, i sympatia 5%. Już sympatia troszeczkę wzrosła, także jeśli masz jakiś czas wolny, to znaczy, że się obijasz. No, powiem wam, zaimponowała mi. Jeszcze może o coś zapytamy. Ona po kilku opcjach dialogowych zacznie być zmęczona delikatnie rozmową i będzie chciała sobie przemyśleć. Co cię tutaj sprowadziło? Ziemia, gleba, mówiąc dokładnie, chciałam znaleźć miejsce, gdzie będę mogła być samowystarczalna i niezależna. No, czyli takie go Jaromira. 10%, czyli sympatia tutaj wzrosła. Oczywiście szanujemy to.
I chyba do 15 albo do 20% na tym etapie max jest w stanie to wzrosnąć. To jeszcze mamy pytanie. Ładną mamy dziś pogodę, nie sądzisz? Wolisz, jak świeci słońce, czy pada deszcz? No, nie wiem, kto pisał te kwestie dialogowe pod tutaj menu romans, ale no, nie jest to zbytnio kwiecisty popis scenopisarski, naprawdę, i dialogowy. Zależy, czego aktualnie potrzebują uprawy. Najważniejszy jest balans. No, czyli po prostu ona raczej nie skupia się na tym, czy bardziej lubi deszcz, czy słońce, ale to, co jest najważniejsze dla ogółu. No okej. No i może jeszcze i damy coś. Mam chyba stokrotkę. A nie, jednak nie mam. Naprawdę niczego od ciebie nie oczekuję, ale zazwyczaj powietrze nie jest uznawane za prezent. I chyba sympatia mi troszeczkę spadła, bo chyba było już 20%, tak? Aczkolwiek lepiej nie nadużywać takiego czegoś, że mam coś dla ciebie, a kurwa, jednak nie, więc wiecie, dobra. Jeszcze o coś można zapytać i widzę, że zmieniły się opcje dialogowe. Kiedy po raz ujrzałem dolinę, chyba po raz pierwszy miało być, zrobiła ona na mnie ogromne wrażenie, a tobie jak się tutaj podoba? Jest bardzo przyzwoicie, ziemia urodzajna, lasy pełne zwierzyny, król jest, a zresztą co mnie to obchodzi, królowie przychodzą i odchodzą, bardziej interesuje mnie rola niż polityka. Czyli po prostu dbamy o własne podwórko, to się ceni. Przepraszam, potrzebuję trochę czasu, aby przemyśleć to, co powiedziałeś wcześniej. Okej, dobra, ale flirt chyba jest tutaj udany, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, to póki co bywaj. Oczywiście, udało się. I mamy tutaj hint. Znalezienie żony jest pierwszym krokiem do zabezpieczenia przetrwania twojej dynastii. Przyszła małżonka wprowadzi się do twojego domu i wesprze cię w różnych czynnościach. Pewnego dnia wyda na świat twojego dziedzica. Jednak nic nie przychodzi łatwo. Najpierw będziesz musiał zdobyć jej serce. No tak. To ciekawe w takim razie, czy... Ciekawe jest w takim razie to, czy... Czy łatwiej, czy trudniej w porównaniu na przykład do takiego Farmers Dynasty? Tutaj zdobywa się serca kobitek. Pamiętam, że ja próbowałem naprawdę swego czasu Farmers Dynasty rwać ostro, no ale niestety no, nie byłem ani majętny, ani nic. Czekajcie, sobie znacznik usunę, ponieważ on mnie irytuje. Naprawdę, usuń znacznik. O, jest. No i cóż, rozdział czwarty w dzicz, czyli ponownie wracamy do tematów, odchodzimy troszeczkę od tematów społecznych, tematów takich bardziej... że tak powiem, typowo pod dynastię, podkładkę, pod przygotówkę pod dynastię i rozdział czwarty w dzicz. Wracamy troszeczkę na tory survivalowe. Wybuduj budynki. Chata myśliwska. Już mogę wybudować, ponieważ widziałem powiadomienie po którymś poziomie. I upoluj dzika albo lisa, tym razem 3 sztuki. No i dzika albo lisa, a niekoniecznie tutaj, słuchajcie, wilka. Także jest ok, jest ciekawie. I tak naprawdę powiem wam szczerze, właśnie te czynności najbardziej tutaj jakby są miodne w tej grze, najbardziej sprawiają mi satysfakcję oraz frajdę. Polowanie, budowa, zbieractwo. Ja zresztą w każdej grze, w której było zbieractwo, w której jest zbieractwo, czy crafting jakikolwiek, no to odnajdywałem się najlepiej właśnie w tym zbieractwie i craftingu. Także wiecie, jak jest. No dobrze, chatę myśliwską. Tylko ja bym tutaj musiał sobie troszeczkę, tak sobie myślę, przeorganizować ten teren przy tym domku. No domek wiadomo, stoi tutaj, gdzie stoi. I w sumie dobrze, niech sobie on tutaj stoi. Nie będę nic tutaj zmieniał, raczej będę dobudowywał. No ale przydałoby się zaplanować już jakąś drogę, więc myślę, że najpierw skuszę się też na wybudowanie jakiejś drogi, ale póki co skuszę się na łyk wody może lepiej, bo widzę, że słabo tutaj jest. Proszę bardzo, woda wypij. No i podczas polowania na dzika oraz lisa wypadałoby się jak najbardziej odciążyć, więc będę tutaj zaraz chować, będę starał się chować wszelkie inne sprzęty do skrzyni w chałupie, aby mieć tylko to, co potrzebne, czyli włócznie. Ewentualnie włócznie, o Jezu, słomę wziąłem, nie miałem brać słomy. Ewentualnie no włócznie sobie, czekajcie, ją upuszczę z powrotem. Włócznie sobie jeszcze dorobię, bo chyba podczas polowania na dzika wcześniej tam dosyć sporo tej... Sporo tych włóczni chyba straciłem. Znaczy w sensie uszkodziły się, nie? Czekajcie moment. Słoma. Upuść to, chłopie. Dobra. No, stąd się przynajmniej nie sturlała, także jest okej. Dobra, osty sobie pozbieram. Nie wiem, jakie jeszcze... Jeszcze nie wiem, jakie właściwości ma oset. Zaraz to sobie sprawdzę. Właściwie to sprawdźmy sobie to od razu.
Oset. Rodzaj zioła używany w celach zatrzymania utraty zdrowia w czasie zatrucia. Aha, czyli takie coś, co zalecza nam... Powstrzymuje stopniowe zatruwanie bardziej. Znajdowane w przyrodzie latem, może zostać spożyte lub wykorzystane przy tworzeniu mikstur w chacie zielarskiej. Neutralizuje działanie trucizny. Czyli właściwie mamy lato, a nie jesień. No okej. Chyba, że mamy jakby późne lato, kurczę, no. Teraz to już powiem wam troszeczkę zbaraniałem, bo miałem wrażenie, że latem to ja przybyłem do doliny. No ale dobra. Poprzednie odcinki nagrywałem dawno, już tak, chyba z 2 tygodnie temu albo 3, więc wiecie. Wiecie jak to jest. Przy okazji sobie pułapkę tutaj podniesiemy sobie króliczka. Czemu by nie? Pozbieramy. I jeszcze jeden cykl tej pułapki, jeszcze jedno użycie mi zostało, także w porządku, okej. Dobrze, zbudować chatę myśliwską. Ja tutaj sobie chcę najpierw ten teren troszeczkę przygotować pod to. Tu chyba przyda mi się łopata akurat w tym wypadku do przekopu, do budowy drogi. Właśnie, wybudujemy sobie, słuchajcie, dróżkę. Daleko mam? Nie mam aż tak daleko. Dobra, od domku. Świetnie. Dobra, zrobimy to tak. Tu. I odtąd. Odtąd tu i teraz w tę stronę. Do tej drogi. Świetnie. Ja mam tutaj taki pomysł, właśnie takie planowanie przestrzenne, no trudno to nazwać, znaczy planowanie, no pomysł bardziej niż planowanie, trudno to nazwać planowaniem na tym etapie, no aczkolwiek właśnie chcę tutaj wznieść taką troszeczkę szerszą tą drogę, to ma być taka główniejsza droga, że tak powiem, główniejsza droga, no. Wiecie o co chodzi, dlatego tak sobie ją tutaj... Pociągniemy, poszerzymy jeszcze jeden pasek w tę stronę. I teraz tu. Wiecie, idealnie równe to nie musi być. Na szczęście usuwa to wszystkie przeszkody, jakie tutaj są, także nie jest źle. Tutaj widzę jeszcze, taka zwężka się zrobiła, no ale to nie szkodzi, dobra. Nie szkodzi, raczej jako wąskie gardło tutaj tego traktować nie trzeba będzie. No i ogrodzenie by się przydało też postawić przy tym domku, ale to na spokojnie. Myślę, że teraz jeszcze grodzić się nie ma potrzeby. No i tak, w to miejsce tutaj w tym rejonie będziemy szli z rozbudową jakąś taką typowo pod rolnictwo. Wiecie, no blisko wody, więc na pewno chata rybaka w przyszłości tu powstanie. No i też z racji tego, że blisko jest tutaj wody, no to ziemia powinna być żyźniejsza. No powinna być przynajmniej żyźniejsza, tak mi się wydaje, słuchajcie. No to się okaże tak naprawdę. Czy to ma jakikolwiek wpływ, nie? Także tak, dobra, chatę myśliwską wybudować należy. Mam tutaj kłód razy 7. Więc no zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy jak to pójdzie, ale widzę, że też mi się drewniany młotek psuje. Więc sobie z menu rękodzieła wybierzmy tutaj narzędzia. Kłoda i patyków 10 jest potrzeba. Dobra, weźmiemy sobie tą kłodę, gdzie jest razy 2. Głód mi też zaczyna doskwierać z tego, co widzę. Czy ja tu mam jakieś patyki? Mam tu patyki. O Jezus Maria, ile patyków. Naprawdę dużo. Dobra, weźmy sobie te 10 sztuk. Tak, aby było akurat na wykonanie sobie młotka. Młotek się przyda do budowy. Okej. Okay. Zobaczmy, co jest tak naprawdę tutaj potrzebne w takim razie. Łowiectwo. Chata myśliwska. No tutaj nie wiemy, co jest potrzebne. Tylko, że chatę myśliwską, wiecie co, ja sobie zbuduję. Ona nie musi być wcale w jakiejś takiej, wiecie, no... W takim terenie, że tak powiem... Oczywistym. Blisko domu. Raczej tutaj... Troszeczkę tak w głąb lasu powinno to mieć większy sens. Proszę, i kolejny królik się złapał, szybko. Czekajcie, tutaj jest droga, to jest główna droga. Chata myśliwska, tak sobie teraz myślę właśnie. Gdzie by tu ją ewentualnie umiejscowić? Wiecie co, zrobimy ją tutaj, w tym miejscu.
Właściwie może być bliżej wody. Zwierzyna podchodzi do wody, się napoić, więc... Wiecie, zobaczmy tylko, jak ten teren tutaj to przyjmie. Okej, w tym miejscu. Świetnie, dobra. I teraz tak, do fundamentu pewnie będzie potrzebny kamień. Jeszcze kamienia, ale to widzę, że nie ma problemu, bo kamienie są tutaj nieopodal. Troszeczkę ich jeszcze brakuje. No i potem na przyszłość też kamień będzie potrzebny, znaczy do dalszej rozbudowy. Spróbujemy zrobić też ceglaną ścianę. Dziurawiec zwyczajny, okej. No i patyki wiadomo, nie? Jeszcze troszeczkę. Będzie. Dobra, fundament gotowy. Młotek uszkodzony, ale mam już nowy. Dobra, kłoda. Mam jedną, potrzeba 8. Dobrze. Wezmę sobie z tego stosu, który mam za domem. Troszeczkę kłód. A trochę też tego tutaj mam. 5 sztuk. No, trochę i tak za mało, nie? Ale niech będzie. Po słomę sobie też tam potem przyjdziemy, oczywiście, no słoma wiadomo, strzecha, nie? Dach. Także się przyda jak najbardziej. Wykorzystajmy tutaj to, co mamy. Dobra, jeszcze są potrzebne dwie. I żeby te dwie, słuchajcie, żeby te dwie zdobyć, to akurat tutaj mamy pniaki po rąbaniu drzewa. Pniaki, kiedy właśnie podważy się je łopatą, proszę bardzo, zawsze z jednego takiego pniaka, z takiego kikuta jest jedna kłoda, się przydaje jak najbardziej, i akurat dwie, żeby postawić szkielet budynku. I teraz tak, jedna kłoda, 8 patyków na jeden segment ściany. Rozejrzę się tutaj, czy mam, nie mam przypadkiem jeszcze jakiegoś, jeszcze jest królik, czy nie mam przypadkiem jeszcze jakiegoś jakiegoś pniaka do ewentualnie podważenia łopatą, do wykopania łopatą, podważenia. Powiedział, co wiedział. Ale wiecie co, zróbmy sobie małą pauzę przy okazji, bo widzę, że z tym tutaj jedzonkiem nie jest najciekawiej. W sensie z sytością postaci, więc zjedzmy sobie to pieczone mięso do końca. Surowego już też trochę mam, więc nie powinno być problemu. Ktoś z was mi tutaj sugerował w komentarzach pod pierwszym odcinkiem, abym, czy pod drugim już, abym wyłączył, żebym włączył szybkie kraftowanie tutaj na potrzeby serii, i to jest całkiem fajny pomysł, myślę. Faktycznie, bo teraz te 19, no to jest, wiecie, 2 sekundy na każde jedno mięsko. Mam ich 19 plus tutaj 4, więc trochę by to trwało. Myślę, że to będzie dobry pomysł sobie ogarnąć, ale póki co gotować w sumie nie będziemy. Ja tylko chcę zobaczyć, czy mam tu jakiś budulec jeszcze ewentualnie. Mam patyków trochę. Nie, tu jest skrzynia. Dobra, mam patyków, okej. Świetnie. Kamieni też trochę mam. Przeniesiemy sobie z tego tak ze 50 sztuk. Powinno wystarczyć. No i tyle. No i żelazny nóż jedynie, łuk refleksyjny, ale wiecie, ja sobie te lepsze narzędzia tutaj staram się trzymać jednak. Żeby, wiecie, no żeby tutaj, ale to od razu sobie przeniesiemy. Powinno się zmieścić. I kamieni sobie też wezmę, te całe 16 sztuk. Dobra, drewno opałowe. Przenieś stos. Się przyda. No i futro też nie jest mi w tym momencie potrzebne. Okej. I nie powinienem być aż tak przeciążony. Aż tak przeciążony. Dobra, wiecie co? Mięso przeniosę sobie do skrzyni. Suszone rybie też sobie przeniesiemy. No i tak właściwie to tutaj ja już nie mam nic takiego ciężkiego, więc nie powinno być źle. A jednak. No ale dobra. Tyle to jeszcze damy radę wytrzymać. Nie ma tragedii. Tylko tak. W takim razie dalej brakuje mi kłód, więc wytnę sobie tutaj te drzewa w tym miejscu. Akurat te drzewa w tym miejscu wskazane będzie wyciąć, ponieważ no tutaj będę budował kolejne zabudowy. Pomiędzy chatą myśliwską a moim domem, no jednak coś powstanie. Na większy kształt, że tak powiem, właśnie... wioski, także akurat tutaj przestrzeń jak najbardziej powinna być wykarczowana w tym wypadku. O,
o, już ciężko jest. Dobra, pleciona ściana. Czy ja mogę tutaj coś modyfikować? No nie mogę. W tym wypadku nie. W przypadku domów mogłem sobie modyfikować dowoli, ale w przypadku chyba budynków takich gospodarczych, jakichś użytkowych, funkcyjnych, no to trzeba to, co podpowiada gra tutaj wykorzystywać. No dobra. Na tą ścianę chyba mi powinno wystarczyć. Jeszcze na tą ścianę mi starczy i patyków, i kłody. Świetnie. No nie jest to jakiś, wiecie, skomplikowany budynek na tym etapie gry, także problemu tutaj nie będzie większego. Kłoda, jeszcze jedna kłoda. Wiecie co, weźmiemy łopatę. Łopata pod czwórką, ok. Wykopiemy od razu ten pniak, który tutaj wyrąbałem. Będzie podczyszczony teren. Dobra, i teraz zetniemy sobie tutaj ten... To jest klon. Klon daje dużo kłód, więc akurat klon się opłaca tutaj rąbać. Ale niefortunnie stanąłem. Dobrze, że mamy autozapis, słuchajcie. I to jakoś tak całkiem niedawno odpalony. To jest... Ja o tym ostrzegałem was w pierwszym odcinku. Taki byłem mądry i co? No drzewo wywaliło się dosłownie na mnie. Nie spojrzałem, w którym momencie, w którym miejscu ono będzie upadać. No i mnie drzewo przygniotło. Koniec dynastii. Nowa nadzieja w dolinie niestety umarła, gdyż chłopa przygniotło drzewo. No i co? No i z tego, co widzę niestety, no to nie, no ten szybki zapis wcale tak szybko... Och, kurnia. Autozapis znaczy się wcale tak dobrze tutaj nie wyglądał niestety. No i cóż, od nowa budowanie tego wszystkiego, masakra. Słuchajcie, spam F5 ile się da, ponieważ jak widać w najbardziej nieoczekiwanym momencie może nastąpić wasz koniec. Brzmi to ironicznie i strasznie, no ale tak jest niestety. Tak właśnie niestety jest, no. Ach, masakra powiem wam. No nic, dobra. Nie ma co marudzić, nie ma co się denerwować. Słuchajcie, to jest gra, to ma nam sprawiać frajdę, a nie nas irytować i denerwować, prawda? No. Dobra, gdzieś mniej więcej w tym miejscu pamiętam, że to stawiałem. Tak, niech będzie i tu. Jeszcze kamieni pozbierać. Och, dobra ludziska, ja zbuduję tą chatę myśliwską i wtedy się zobaczymy, ponieważ nie ma sensu, byście drugi raz to samo oglądali. Kurka. No cóż, no jednak tak jakoś nie było tak źle, jak myślałem. No bardzo szybko tutaj udało mi się, że tak powiem, do tego stanu właściwego powrócić. I jakoś za dużo czasu nie straciłem na szczęście, aczkolwiek F5 zawsze jednak będzie już moim przyjacielem, to zdecydowanie. Dobra, zaraz sobie dokończymy tą chałupkę, słomę bodajże jeszcze właśnie mam w skrzyni, więc nie powinno być źle. No i teraz ten nieszczęsny klon, kolejny szybki zapis, w razie czego, w razie potrzeby, gdyby coś miało być nie tak, no to wiecie, lepiej sobie to... Klon po prostu bardzo szybko upada po ścięciu, inne drzewa tak szybko nie upadają, więc wiecie, to jest troszeczkę inaczej. No ale tak jak mówiłem, kłód jest tutaj z takiego klonu bardzo dużo, więc to jest też na plus. A chyba ta ilość kłód, którą teraz mam, powinna mi wystarczyć na spokojnie do wybudowania domku. Do dokończenia tego domku właściwie. Patyki też... A nie, to są wilcze jagody. Patyki też sobie jeszcze będę musiał pozbierać z tego, co widzę. Tak, tutaj jedna kłoda, bo patykami już tutaj ścianę obłożyłem. No jeszcze mam troszeczkę patyków. Chyba wystarczy, bo to jest ostatni segment. Dach to chyba są kłody i słoma właśnie. Spokojnie zasapał się Racimir. Tak, słomy i kłoda. No kłód mi brakło. To weźmiemy tak. Weźmiemy sobie łopatę. Łopatą sobie wykopiemy tutaj tego pniaka. No i słomę zabieramy z naszej skrzyni. I kolejny etap rozwoju za chwilę będzie już gotowy. Zostanie nam tylko polowanko, ale to polowanko myślę, że już zostawimy sobie na kolejny odcinek. Sugerowaliście też w komentarzach, aby... Ojeju, aż tyle słomy to mi nie potrzeba. Sugerowaliście w komentarzach, aby
robić krótsze odcinki, 40-minutowe, 50-minutowe. Myślę, że to się wyklaruje, tak jak odpisywałem zresztą w komentarzu tutaj jednemu z was. Myślę, że to się wyklaruje i wypracuje odpowiednią długość odcinków, też odpowiednią formę, aby to też oczywiście nie było zbyt długie, wiadomo. Jest to specyficzna gra, w której czynności takie manualne pochłaniają sporo czasu. No i wiadomo, troszeczkę tutaj trzeba robić, trzeba tutaj troszeczkę pracować i to też wszystko trwa. Wiadomo, że z punktu widzenia widza niekoniecznie jest to zawsze ciekawe, dlatego no też stąd też te wstawki takie filmowe, że tak powiem, przebitki różne się wzięły. O proszę, o kurwa. Teraz to ja już chyba nawet się nie ruszę z miejsca. No nie no, troszeczkę jeszcze siły mam. Także napiszcie też w komentarzu, jak wam się podobają te wstawki takie, jak to wygląda z waszej perspektywy, jak to się ogląda oczywiście. Jakieś dłuższe podróże również będę gdzieś tam po prostu pomijał i jakimiś wstawkami filmowymi gdzieś tam nagranymi z boku uzupełniał po prostu dla was, nie? I myślę właśnie, że tak naprawdę to Medieval Dynasty jest tutaj takim chyba najlepszym z możliwych zamienników, że tak powiem, następców Skyrima, ponieważ no zadania fabularne może nie są na tym samym poziomie co poboczne zadania w Skyrimie, ale jednak tak troszeczkę na myśl to przywodzą, jedynie co no to nie ma tutaj elementu fantasy, ale to też oczywiście ma swój urok, ponieważ no nie jest to gra fantastyczna, nie ma tutaj smoków ani innych stworzonek. No i zostało co? Została mi ostatni segment plecionej ściany, najmniejszy, i budowa została ukończona. Tutaj mamy suszarnię, można tutaj wysuszyć mięso, bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Stół warsztatowy, tutaj możemy właśnie sobie stworzyć łowieckie narzędzia, takie jak łuki. Trzy rodzaje łuków i dwie rodzaje... Aha, tutaj jest i bełt, i strzała. Tutaj mamy łuk, długi łuk i łuk. Kuszę prawdopodobnie w warsztacie będziemy tworzyć. No i w tej skrzyni oczywiście możemy trzymać skóry i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, prawdopodobnie wszystko tu można trzymać, ale żeby się w tym łatwo odnaleźć, tutaj będę sobie futra i skóry trzymał, przeniosę sobie to z chałupy, żeby to było klarowne. Zostało mi tylko polowanie tak naprawdę. Proszę bardzo, chata. Chata tutaj wkomponowana troszeczkę w te drzewka, w ten element tutaj leśny. Bardzo fajnie to wygląda, myślę, że się udało. Wiecie co, zrobię jeszcze sobie drogę tylko, żeby tutaj jeszcze bardziej jakoś tak zaczęło to przypominać powoli powstającą wioskę. Wybudujemy sobie drogę tutaj od schodka, po linii prostej się udamy. Tak przy rzeczce. Okej. Dobra, teraz tutaj zrobimy sobie zakręt. Czekajcie moment. Ja może z tej perspektywy będzie łatwiej budować drogę. Taka troszeczkę kręta. Bo czemu by nie? I dotąd. Proszę. No i co, jak wam się podoba? No myślę, że wyszło nieźle. Myślę, że wyszło nieźle. Element budowania jest fajny, ponieważ tutaj nie mamy zbytnio dużo utrudnień. Każdy teren, jeśli chodzi o na przykład drogę czy coś, to praktycznie każdy teren można tutaj podporządkować spokojnie. Wszystkie przeszkody w stylu kamienie, jakieś grubsze rośliny, jakieś łodygi czy coś, to wszystko tutaj nie stanowi żadnej kolizji i można sobie bardzo fajnie w ten oto sposób osadę oczywiście wznieść. Ja sobie tutaj zrobię teraz miniaturkę, będę miał na film dla was. No a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Polowanie, w dalszym ciągu survival. No i powolne, będą już takie spokojne, powolne przygotowania pod zatrudnienie, inaczej, zwerbowanie mieszkańców do tej powstającej osady. Oczywiście jak tylko zadbam o dach nad głową dla nich, o żywność dla nich oraz o miejsce pracy, ponieważ to da im pełnię zadowolenia. Dzięki wam wielkie za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Przybywajcie. Cześć.